Dobry wieczór, pozytywni kucharze. Witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni. Wkrótce święta, wkrótce Wigilia i myślę, że u większości z Was w domu jest taki przepis, taka receptura i takie ciasto, którego nigdy nie może zabraknąć na świątecznym stole. W moim domu rodzinnym takim ciastem jest keks oraz sernik, który zawsze piecze moja mama. Z kolei u mojej babci, czy to na święta Bożego Narodzenia, czy na Wielkanoc, nigdy nie może zabraknąć makowca. Babcia przygotowuje go na kruchodrożdżowym cieście i własnoręcznie wyrabia też masę makową, którą oczywiście Wy w wersji dla osób zapracowanych możecie wykorzystać, kupując gotową z puszki. Zapraszam Was gorąco do wypróbowania przepisu na makowca według receptury mojej babci. Zapraszam też do odwiedzin na pozytywnakuchnia.pl, gdzie przygotowałam dla Was więcej przepisów na potrawy wigilijne, bożonarodzeniowe oraz pomysłów na dekoracje, na przykład na dekoracyjne składanie serwetek na wigilijny stół. Mak moczyłam przez kilka godzin w wodzie. Potem dokładnie go odcisnęłam na lnianej ściereczce i na sicie. Teraz zalewam ciepłym mlekiem, zostawiam na 15 minut, a potem na niewielkim ogniu podgrzewam przez około pół godziny. Znów dokładnie osączam i odciskam mak, a w tym samym garnku roztapiam cukier, masło i miód. Dodaję bakalie, płatki migdałów fine food, rodzynki fine food bio i orzechy nerkowca. Orzechy można dać w całości albo grubo posiekać nożem. Można też zastąpić je orzechami włoskimi. Mak i bakalie fine food można znaleźć w halach Makro Cash & Carry i sklepach od i do w całej Polsce. Do masy makowej świetnie też będzie pasować kandyzowana skórka pomarańczowa i prawdziwa wanilia. Trzymam całość przez około 2-3 minuty na niedużym ogniu, a po tym czasie dodaję zmielony dwu- albo trzykrotnie mak. Podgrzewam całość przez około 5 minut, cały czas mieszając, aż masa delikatnie zgęstnieje. Masę odstawiam do wystudzenia, a tymczasem przygotuję kruchodrożdżowe ciasto. Zaczynam od przesiania mąki do miski. Do mąki wlewam cienkim stróżkiem stopione, przestudzone masło. Cały czas mieszam wszystko drewnianą łopatką. Teraz do mąki z masłem wbijam dwa jajka i jedno żółtko, a drożdże rozcieram w osobnej miseczce razem ze śmietaną o temperaturze pokojowej. Do ciasta ucieram skórkę z połowy cytryny i dodaję rozczyn drożdżowy. Szybko zagniatam, żeby wszystkie składniki się połączyły. Jedno białko ubijam mikserem na najniższych obrotach na sztywną pianę i mieszam z przestudzoną masą makową. Ciasto kruchodrożdżowe dzielę na dwie części i każdą rozwałkowuję cienko na stolnicy na prostokąt o wymiarach około 30x40 cm. Następnie na wierzchu wykładam masę makową i ciasno zwijam roladę. Dokładnie zaklejam brzegi ciasta i układam je na folii aluminiowej albo papierze do pieczenia z lepieniem ku dołowi. Całość luźno i w miarę szczelnie zawijam, tak żeby ciasto miało miejsce na wyrośnięcie. Do wyrośnięcia odstawiam w ciepłe miejsce bez przeciągów na około 1 godzinę. Następnie układam na blaszce i piekę w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 45 minut. Gotowego, wystudzonego makowca lukruję, dekoruję makiem i siekanymi grubo blanszowanymi orzechami. Życzę Wam udanych wypieków, smacznego makowca i zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl.